Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie zapraszam do rozważań Słowa Bożego. Tu chociażby w oparciu o... To jest Biblia żydowska, przetłumaczona z języka greckiego na jidysz, hebrajski. Dzisiaj będzie temat nagroda, kara i potępienie. Będę chciał przygotować być może kilka filmów, może dwa, nie wiem, na ten temat, gdzie będę chciał mówić, czym jest tak naprawdę nadzieja chrześcijan. Nadzieja, jaka jest nadzieja, jaka obawa, co się za tym kryje, czy mamy się czego bać, czy otrzymamy jakieś potępienie za swe doczesne życie. Dlatego chciałbym robię przede wszystkim film, aby odeprzeć atak głównie protestantów, którzy w internecie zamieszczają bardzo fałszywy obraz Kościoła katolickiego, jakoby katolicy wierzyli, że istnieje odrębna droga poprzez uczynki, a nie poprzez odrębna droga do zbawienia, nie jako poprzez wiarę w Chrystusa, wiarę na to, co Jezus Chrystus odkupił nas na krzyżu męki poprzez swoją śmierć, że On odkupił nas zła i łaską jesteśmy odkupieni, że katolicy w to nie wierzą, tylko że katolicy rzekomo wierzą w swoje doczesne uczynki i na podstawie tego, że tam dostępują zbawienia. Jest to kłamstwo protestanckie. Bardzo wszędzie będę się temu sprzeciwstawiał. Jest to pomówienie, jest to manipulacja wszelkimi tekstami. Głównie chciałbym się skoncentrować na przypowieściach naszego Pana Jezusa Chrystusa, który właśnie wyjaśnia to, czy istnieje jakaś kara. Niektórzy mówią, no dobra, to jest jakiś czyściec i dobra, i to, bo nie ma takiego czegoś słowa. To, że nie ma jakiegoś słowa w Piśmie Świętym, nie znaczy, że nie dzieje się taki proces, że ten proces nie następuje. W Starym Testamencie nie ma takiego słowa według tego kanonu takiego żydowskiego. Nie ma słowa zmartwychwstania, a mimo to ludzie wierzyli w zmartwychwstanie. Na jakiej podstawie? Właśnie. To, że czegoś nie było, jakiegoś słowa, wcale nie oznacza, że nie istnieje taki proces, że się taki proces nie odbywa. I chociażby chciałbym tu na początek przeczytać, to cały czas będę czytał z Pisma Świętego, to jest Ewangelia Mateusza i przypowieści naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przypowieść 25 rozdział Mateusza i od 14 wiersza do 30. I tu jest, to jest przypowieść o talentach. Bo będzie, tam chodzi o Królestwo Boże, bo będzie jak w przypadku człowieka, który zamierzając na jakiś czas opuścić dom, powierzył swój majątek sługom. Jednemu dał 5 talentów, czyli tu jest zaraz wyjaśnione, równowartość 100-letnich zarobków. Innemu 2 talenty, a jeszcze innemu 1 talent. Każdemu według jego zdolności. I wyjechał. Ten, który otrzymał 5 talentów, od razu poszedł, zainwestował je i zrobił następne 5. Podobnie i ten, któremu dano 2, zarobił następne 2. Ale ten, któremu dano 1 talent, poszedł, wykopał dół w ziemię i ukrył pieniądze swego pana. Po długim czasie wrócił pan owych sług, aby się z nimi rozliczyć. Ten, który otrzymał 5 talentów, wystąpił, przynosząc następne 5, rzekł, panie, dałeś mi 5 talentów i oto zarobiłem kolejne 5. Jego pan powiedział do niego, wyśmienicie, jesteś sługą dobrym i godnym zaufania. Byłeś wierny przy niewielkiej sumie, więc powierzę ci ogromną sumę. Chodź, miej udział w szczęściu swojego pana. Również ten, który otrzymał 2 talenty, wystąpił, powiedział,
Panie, dałeś mi 2 talenty, a oto zarobiłem kolejne 2. Jego pan powiedział mu, wyśmienicie, jesteś sługą dobrym i godnym zaufania. Byłeś wierny przy małej sumie, więc powierzę ci ogromną sumę, choć miej udział w szczęściu mojego pana. I wystąpił ten, który otrzymał 1 talent, rzekł, widziałem, że jesteś człowiekiem twardym, żniesz tam, gdzie nie posadziłeś, zbierasz tam, gdzie nie posiałeś. Bałem się więc i poszedłem i ukryłem swój talent na ziemi. Proszę, weź, co do ciebie należy. Niegodziwy, zły sługo, powiedział jego pan. Wiedziałeś zatem, prawda, że żnę tam, gdzie nie posadziłem i że zbieram tam, gdzie nie posiałem. Powinieneś więc złożyć moje pieniądze u bankierów, tak, aby gdy wrócę, miał przynajmniej odsetki od mojego kapitału. Zabierzcie mu ten talent, dajcie temu, który ma 10, bo każdemu, kto coś ma, będzie dane więcej, także będzie miał więcej niż dosyć, lecz każdemu, kto nie ma nic, będzie zabrane nawet to, co ma. Co się tyczy zaś tego bezużytecznego sługi, wyrzućcie go w ciemność, tam będzie jęczeć i zgrzytać zębami. Czyli tu mamy taką, że została powierzone pewien talenty powierzone. Pismo Święte tam mówi, że to był 1 talent równowartość 20 lat pracy człowieka. Tak naprawdę o to chodzi w tym przypowieści, to jest nasze życie. To jest cel w życiu, jaki mamy. Jeśli podążyliśmy za Chrystusem, jeśli przyjęliśmy Go do własnego serca, że On jest naszym Panem, to naszym celem życia będzie właśnie obracanie tymi talentami, a nie cel naszego życia, to staliśmy się zakopać ten cel, właśnie iść naśladować Chrystusa, zakopać Go, a zająć się doczesnym życiem. I tu spotka jaka kara, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Kolejny werset. Mateusza 18 rozdział. 18 rozdział, wiersz 21 do 31. Kolejna przypowieść. Wtedy podszedł Kefa i odezwał się do niego. Rabi, jak często może mój brat grzeszyć przeciwko mnie, a ja muszę mu przebaczyć? Czy aż 7 razy? Nie, 7 razy, odrzekł Jeszua, ale 70 razy. 7. Z tej przyczyny Królestwo Niebieskie można przyrównać do króla, który postanowił się rozliczyć ze swoimi dworzanami. Od razu przyprowadził mu człowieka, który był mu winien wiele milionów, a ponieważ nie mógł zapłacić, jego pan rozkazał sprzedawać go wraz z żoną, dziećmi i wszystkimi, co posiada, aby spłacić ten dług. Sługa jednak upadł przed nim na twarz. Okaż mi cierpliwość, błagał, a zwrócę ci wszystko. I z litości dla niego pan wypuścił go i darował mu długi. Lecz kiedy sługa ów dochodził, natknął się na jednego ze współsług, który był mu winien niewielką sumę, złapał go i zaczął dusić, krzycząc: oddaj mi, coś mi winien. Jego współsługa upadł przed nim na twarz i błagał: okaż mi cierpliwość, oddam ci. Lecz on odmówił i wtrącił go do więzienia, na tak długo spłaci dług. Kiedy inni słudzy spostrzegli, co się stało, bardzo się zatroskali i poszli i opowiedzieli panu wszystko, co się wydarzyło. Wtedy pan wezwał sługę i rzekł: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług tylko dlatego, że mnie o to błagałeś. Czy nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, tak jak ja ulitowałem się nad tobą? I wpatrzy w gniew, jego pan przekazał go w ręce strażników więziennych dla ukarania, a spłaci wszystko, co był dłużny. Tak oto potraktuje was mój Ojciec Niebieski, jeśli serca nie odpuścicie swemu bratu. Czyli widzimy, że jeśli nie odpuścimy drugim, zostaniemy tak właśnie, że wtrąceni do więzienia. Pismo Święte wyraźnie o tym mówi. To tam oni mówią, no do więzienia.
Właśnie, co to więzienie oznacza, niektórzy tak, czy to jest rzeczywiście dobra, jeśli nie odpuścimy nikomu w tym życiu, to czy zostaniemy tak gdzieś na przykład tam w ogień wieczny, czy to oznacza piekło, czy to oznacza grób. I mówi, dobra, nie odpuszczam, no to tam, jeśli nie chcesz odpuścić, no to ci ojciec nie odpuści, nie otrzymasz życia wiecznego. Niektórzy właśnie tu tak to interpretują. I tu zobaczymy, co Pismo Święte, tu mam komentarz badaczy Pisma Świętego. I oni w 18, tak komentują, 18 rozdział, 34 tu werset, wiersz. Taki komentarz. Jeżeli natomiast dług przedstawia jego zobowiązania, jakie podjął się w swym przymierzu jako nowe stworzenie, czyli jako osoba nowonarodzona, bo tu chodzi o tę osobę, która jest sługą Chrystusa. Pisze tak dalej. To będzie on zmuszony zastosować się do swych ślubów, przechodząc doświadczenie wielkiego ucisku. Czyli oni to interpretują, że jednak tak, czyli będzie przychodził w wielkim ucisku, że to nastąpi, będzie musiał tam tych właśnie, tej kary właśnie dostąpić. Czyli tu jest ten proces oczyszczenia. Oni tu nie nazywają tego czyśćcem, ten stan rzeczy, lecz że to będzie taki oddanie długu. Nie nazywają nawet procesem, że będzie to w wielkim ucisku jedynie, że będzie to pewne doświadczenie. Przechodził doświadczenie wielkiego ucisku. Że to jest wielki ucisk. Tak jak tu czytałem, właśnie bo o to chodzi, że czyli badacze Pisma Świętego tylko tam inaczej wierzą, ale mimo wszystko interpretują to jako pewna kara. Kara. Czyli przepustka do życia wiecznego, ale poprzez karę. Dobrze. Teraz Mateusza. 5 rozdział. Jeśli zatem ofiarujesz swój dar na ołtarzu świątyni i przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar tam, gdzie leży przy ołtarzu i idź, pojednaj się z bratem. Potem przyjdź i ofiaruj swój dar. Jeśli ktoś pozywa cię do sądu, pogódź się z nim prędko, jeszcze po drodze do sądu, bo przekaże cię sędziemu, a sędzia dozorcy i możesz zostać wtrącony do więzienia. Tak jest, powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd na pewno, a spłacisz wszystko, co do grosza. Czyli tu dalej jest, konsekwencją niepogodzenia się z drugimi, z bliźnimi jest wtrącenie właśnie do więzienia. Ale z tego więzienia, czyli to więzienie, jest, można wyjść później, ale po spłaceniu tej zadośćuczynienia. Bo niektórzy twierdzą, no przecież zadośćuczynieniem za grzechu jest ofiara wystarczająca na krzyżu męki. Tak, ale Jezus nie po to podał te przykłady, właśnie, żebyśmy je odrzucali. Musimy te nauki Jezusa Chrystusa brać do siebie. Jeśli będziemy odrzucać, że taki czyściec to jest wymysł niby Kościoła katolickiego, to odrzucamy naukę Chrystusa. Wyraźnie jest tu mowa o tym, że zapewne, jeśli się nie pogodzimy, zostaniemy wtrąceni do więzienia. Tu jest o tym mowa. Teraz Mateusza, 12 rozdział. I od 30 wiersza do 32. Ci, którzy nie są ze mną, są przeciwko mnie, a ci, którzy nie zbierają ze mną, rozpraszają. Z tego powodu mówię wam, że będzie odpuszczony ludziom każdy grzech i bluźnierstwo, ale bluźnierstwo przeciwko Ruach HaKodesh nie będzie odpuszczone.
Można powiedzieć coś przeciwko Synowi Człowieczemu i uzyskać przebaczenie, kto jednak nie przestaje mówić przeciwko Ruach HaKodesz, temu nigdy nie zostanie odpuszczony ani w Olam Harze, ani w Olam Haba. I tutaj mamy odnośnik Olam Haze, Olam Haba, w tym świecie i w przyszłym świecie. Te pojęcia są elementarnym judaizmu rabinicznego. Drugie z nich może oznaczać albo erę tysiącletniego królestwa, milenium, i tam Apokalipsa 19:20, albo też erę wieczności, jaką nastąpi po dniu sądu, Apokalipsa 21:22. Czyli właśnie ani w tym świecie, ani w przyszłym świecie, czyli jest mowa, że ani w przyszłym świecie taki, który zgrzeszy, nie będzie mu odpuszczony. I chociażby tu muszę nadmienić, którzy już ludzi osądzają, kto zgrzeszył przeciwko Duchowi Świętemu. I chociażby niekiedy Świadkowie Jehowy, tam gdzie byłem, osądzili taką kobietę, Agatę, że w zborze Brzozów, że zgrzeszyła przeciwko Duchowi Świętemu, bo poszła do księdza katolickiego po pomoc, żeby jej dał 100 zł na chleb. I później powiedziała to w zborze i wykluczono ją, mimo że błagała: nie wykluczajcie mnie, wierzę to wszystko, co na świadkowie mówią, wierzę, nie proszę, nie wykluczajcie. Mimo powiedzieli: nie, to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, nie okazałaś skruchy, zostaniesz, bo samej sobie winna, bo poszłaś do księdza. To jest kontakt z Babilonem Wielkim. I proszę, gdzie jest ta łaska, gdzie ta miłość u Świadków Jehowy, gdzie oni już osądzają, kto jest zgrzeszył przeciwko Duchowi Świętemu. Taka jest prawda, że ludzie interpretują se sami, jak chcą, Słowo Boże, a nie biorą tych nauk Chrystusa do siebie. Dobrze. I teraz Łukasza, 12 rozdział. Łukasza, 12 rozdział. I od 42 do 48. Pan odparł: no, kto jest tym wiernym i rozsądnym rządcą, którego Pan stawia nad służbą w swym domu, aby im dawał ich przydział żywności w odpowiednim czasie? Dobrze się powiedzie temu słudze, jeśli gdy jego Pan wróci, zastanie go na wykonywaniu jego pracy. Tak mówię wam, postawi go nad wszelkim, co posiada. Jeśli jednak sługa powie sobie: mój Pan się nie śpieszy, i zacznie potem pomiatać sługami i służkami, jeździ, upijać się, to jego Pan wróci w dniu, kiedy sługa się go nie spodziewa, w czasie, którego nie powiedział. Jego Pan poćwiartuje go i umieści go w jednym miejscu z tymi, którzy okazali się niewierni. A sługa, który wiedział, czego chce jego Pan, ale nie przygotował się i nie postępował zgodnie z jego wolą, dostanie wiele batów. Lecz ten, który zasłużył na chłostę, ale nie wiedział, otrzyma niewiele batów. Od tego, któremu wiele dano, wiele będzie się wymagać. Od tego, komu wiele się powierza, będzie się wymagać jeszcze więcej. Czyli, i tutaj jest mowa, chociażby w liście, tam werset 47, greckie, tam co oznacza ten sługa? Jeden oznacza, że to jest zły sługa, czyli inaczej tu pisze apistoi, czyli to niewierzący, nielojalny. Czyli jakich? Niekiedy ludzie właśnie mówią: no, ja wierzę w Jezusa Chrystusa, Jezus jest mym Panem, ochciłem się i tak dalej, jestem nowonarodzonym, ale tu się może okazać niewierzącym tak naprawdę. Niewierzącym. I niewierzący jest zły sługą i idzie na wieczne potępienie. I dobry sługa otrzyma nagrodę. A co z dwoma sługami? Tam jest taki, jakby jeden był nieświadomy sługa, nieświadomy działania swego Pana.
Czego Pan od niego oczekuje? Dostał małą karę i ten, który był takim jakby leniwcem, nierobem, otrzymał wielką chłostę. To teraz proszę, niech mi wytłumaczą inni protestanci, którzy odrzucają takie oczyszczenie, ten proces, jak to się w Kościele katolickim nazywa, że po śmierci mimo wszystko ludzie za swe życie skorzystają z ofiary Chrystusa, ale mimo wszystko Jezus mówi, dobrze, ale za to, że podeptaliście krzyż, podeptaliście to, że nie pełniliście, nie obracaliśmy cię talentami. Ten cel życia wasz był inny. Nie rozpoznaliście, co tak naprawdę chciałem. Nie czyniliście tak, jak ja chciałem. Wasz cel życia był inny. Inny od tego, któryście przyjęli mnie jako waszego Pana i Zbawiciela. Na tej podstawie, na mojej podstawie ofiary śmierci na krzyżu, że ja za was oddałem życie, tak, otrzymacie to życie, ale niestety będziecie musieli zostać oczyszczeni poprzez właśnie wtrącenie do więzienia. Tutaj taki obraz mamy. I otrzymaniem kary. Inny przykład, chociażby Biblia Gdańska, tu chociażby mówi, że to będą plagi, pisze. A który nie znał, 12 rozdział, 48 wiersz. A który nie znał, a czynił rzeczy godne karania, mniej plag odniesie. A od każdego, komu wiele dano, wiele się z niego upominać będzie, a komu wiele powierzono więcej, będą chcieć od niego. Czyli jako to nawiązanie do plag egipskich. Czyli tam zostanie, musi ponieść pewną karę. Karę za podeptanie krzyża. Był świadomy swej decyzji, że został powołany przez Chrystusa, a mimo tego jego to grzeszne życie podeptał ofiarę krzyża i po prostu poprzez swoją gnuśność, lenistwo czy niewiedzę, cel życia gdzieś indziej skierowany, być może to był materializm, tak jak chociaż gdzie indziej Pismo Święte mówi w innym miejscu, że tacy chciwcy nie odziedziczą Królestwa Bożego. I właśnie to jest właśnie, mimo wszystko to jest to oczyszczenie. Co tu jest złego w tym, że ktoś odziedziczy życie wieczne poprzez pokutę. Poprzez pokutę, ale za własne czyny. Sam jest człowiek, wybiera świadomie grzech. Mimo, że korzysta z tej ofiary, bo nie na podstawie uczynków jest zbawiany, ale poprzez ofiarę, ale musi zostać pewna kara mu wymierzona. Tak to tłumaczy Pismo Święte, to oddaje, że to będą plagi. Tutaj z tej, a tu też właśnie Biblia Poznańska też jest o tych plagach mowa. 12:42. A ten sługa, który znając wolę swego Pana, nie przygotował się na jego przyjście i nie spełnia jego woli, otrzyma wiele plag. I teraz, co może taki słownik Stronga, co tak naprawdę tam oznacza, jak to rozumieć, ten zwrot. I on oznacza, to znaczy Stronga 1194, jest to czasownik i oznacza zdejmować skórę, odzierać ze skóry, bić, walić, razić. I to właśnie się raz tam w kilku miejscach znajduje w Piśmie Świętym, między innymi właśnie w tym przeczytanym Łukasza 12:47-48. Odzierać ze skóry i być bitym, tam otrzymać chłostę. Tak, także tu też właśnie w tym systemie Stronga popowskiego interlinearny przekład jest o tym mowa, o tych plagach. Dziękuję serdecznie za to rozważanie, że chwilę mogłem to rozważyć, to Słowo Boże w oparciu i moją wiarę, którą żywię w oparciu o Pismo Święte. Do usłyszenia.